Wiosenna Liga Redboxu rozpoczęta i na początek można powiedzieć, że głupio wyszło, ale wcale to tak nie do końca, bo wyszło bardzo dobrze i zespół, który debiutuje chyba w lidze, rozpoczął dobrze, zwycięsko. Wiecie już, jak liga smakuje. No jak smakuje zwycięstwo pierwsze? Bardzo smacznie smakuje. No, jesteśmy taką zbieraniną studentów, co tak zrzuciliśmy się i chcieliśmy pograć. Bardzo fajnie, no jeszcze do tego nie z debiutantem wygraliśmy, więc bardzo, bardzo fajnie, cieszymy się bardzo. Grupa studencka, jakąś uczelnię reprezentujecie jedną, czy jesteście uczelnianą grupą? Wszystko, no cały Poznań, każda uczelnia po trochu. Ale jak się skrzyknęliście, jesteście grupą przyjaciół, czy łączy was właśnie piłka? Grupa przyjaciół i tak, po kilku przyjaciół ktoś dobierał kolegę i tak jest nas 11-12, tak. Jakaś uczelnia dominuje? Politechnika. Czyli u siebie gracie, jesteście gospodarzami. Tak, można powiedzieć, tak, u siebie. Ale piłkarsko, jak wyglądacie? Barwy macie słuszne, dobre, czyli tak. Jak piłkarsko jesteście jakby oczytani, pooglądani, natomiast jak piłkarsko jesteście wyszkoleni? No, każdy mniej więcej próbował sił w jakichś tam zespołach, czy to w juniorach, czy w seniorach. No, dzisiaj też tak połowa nas chorych jest, więc ciężko było dosyć w ogóle skład sklecić, ale no, wyszło fajnie, no, każdy jakieś ma podstawy. Tak, piłkarsko. Gratuluję składu, bo na ławce rezerwowej tak zwanej było sporo piłkarzy, więc jeśli dołożycie jeszcze kilka mocnych punktów, no to będziecie jeszcze silniejsi. Czy jesteście mądrzejsi też? Już teraz wiecie, czego wam brakuje, jak to jeść, jak grać? To już tak, z tym chociaż minimalnym doświadczeniem już wiemy coraz więcej. Czyli tak. Możemy się pokusić do pierwszą analizę, jak ten mecz wyglądał. Wygraliście, więc dobrze, ale czy wszystko było na pewno, na 100%? No nie, ale no przecież to pierwszy mecz, to czego oczekiwać, to wszystko będzie się zazębiać po kolei, więc jesteśmy bardzo zadowoleni. Spotkaliście się przed tym meczem, powiedzieliście jak macie grać, już macie ze sobą, nie wiem, wspólne treningi, mecze, turnieje, Copa Libertadores i inne. W tym składzie pierwszy raz graliśmy całkowicie, no nie wiem, powiedzmy na Orlika graliśmy po 6, ale nigdy totalnie tak w 11 wszyscy razem nie graliśmy, no i mamy mniej więcej pozycje ustalone, a jak grać, to jak nas fantazja poniesie w ten sposób. Czyli może się coś jeszcze w zespole zmieni w tym sensie, że ktoś dojdzie, ktoś tutaj zmieni strukturę tego zespołu, skład, coś się powydarza? Będą roszady, ale to takie, powiedzmy ten trzon, 8-9 osób będzie. No, a tak to jak będzie brakować, bo powiedzieliśmy sobie, że 4 na ławkę musi być minimum, więc będziemy do tego dążyć zawsze. Ale jest ktoś, kto kieruje zespołem jako kapitan, czy po prostu ja kieruję. Ustalacie, co macie grać przed meczem i tego się trzymacie? No tak, no tak jak mówiłem, pozycję mamy i każdy mniej więcej wie, co ma robić i tak sobie, każdy jest równie ważny. O. No nie mogę zapytać, głupio wyszło, tak padło to przed meczem, czy od dawien dawna historyczna nazwa z wielką, że tak powiem, głęboką strukturą? Tak, w naszym mieście rodzinnym jeden kolega miał wypadek samochodowy i policjant przyjechał i stanął, popatrzył. Mówi, no głupio wyszło, no, nic nie zrobimy. No. No i jest jakaś historia. Tak, taka mała. Zawsze się coś tam podśmiejemy z tego. No. Ale dominuje jakieś też jedno miasto, czy generalnie zupełna mozaika, cała Polska? Dominuje Słupca, 70 km od Poznania. No. To jest, nas tam z 6-7 jest z tego miasta właśnie. Ambicje macie takie, żeby się zgrać, żeby ta drużyna dojrzała piłkarsko, czy już chcecie zawojować ligę? Bo pierwsze sezony są trudne, nawet jeśli ma się wysokie umiejętności, a wy je posiadacie, no to trzeba się nauczyć grać ligowo po prostu. Tak, no to tak jak mówiłem, pierwsze w ogóle taka nasza zbieranina wspólna, no mamy, bo awansuje kilka drużyn, 5-4, tak? Chyba. Miał wygrać po prostu, no, już. Tak, no ale no, plan minimum... Gracie o awans. Tak, plan minimum awans, tak. Mamy sobie taki założony, tak w kółku u nas.